Patrzcie, oni już do niego dopadli. Oni już do... O, ale on wybudował mur! No nie, no nie wierzę. Siemaneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. I wczoraj, czy przedwczoraj pojawił się pierwszy odcinek z update'a z Totally Accurate Battle Simulator i bardzo wam się spodobały walki wszystkiego, ale najbardziej myślę, że walki Hillary Clinton versus Donald Trump. Myślę, że dzisiaj zrobimy kolejne mapki. Mapki kolejne tutaj, jakieś ciekawe walki, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam. Dobra, w ostatnim odcinku skończyliśmy 5 mapek. Zostały nam 6, 7, 8 i 9. Zobaczymy, czy uda nam się dzisiaj zrobić całą Saharę. Dzisiaj mamy do pokonania panów tarczowników i kogo jeszcze? Kto tam jest? O, możemy przybliżać, tego nie wiedziałem. I jakiś... tutaj giermków z mieczami, nie wiem co to jest za jednostka. Pewnie jakiś Crusader, Footman pewnie, nie? Zobaczmy, czy to są Footmani? Tak jest, to są Footmani. Więc na tych na pewno będzie dobre coś range'owego, typu katapulta może. W sumie ja mi się wydaje, że tutaj beczki będą najlepsze. Coś mi się tak wydaje. A nie, bo tutaj są jeszcze ci. O Jezu, czemu on tam jakoś dziwnie wyleciał? Dobra, tam by trzeba było jeszcze jedną beczkę posadzić. Bo ta sobie da radę spoko... Chociaż? Nie, ale tutaj myślę, że 4D czy 5 beczek spokojnie sobie poradzi, patrzcie. Weźmiemy jeszcze jedną gdzieś tutaj. I tą troszkę przesuniemy, bo... tak tutaj. Myślę, że spokojnie sobie dadzą radę. Tam ci już dwóch się pokonało. Nie wiem, jakim... o co chodzi w ogóle. Tych, tamci, tych. Nie, nie uda się. Jedną tutaj i jedną tutaj. Spróbujmy. Bo wtedy ta pierwsza się w nich wrąbie. Większość się spali. Jezu, czemu ci dam, ci dam. Ale czemu ty skręcasz beczko w nich? No dobra, to może nie wyjść, tak jak myślałem. Bo ta jedna beczka skręca. Dobra, oddaliłem te z tyłu beczki maksymalnie, żeby ci tutaj mogli się jak najwięcej popalić, bo teraz patrzcie, oni będą biegli do tamtych i przy okazji się spalą. W większości przynajmniej, chociaż może i nie. Ej, oni, czemu oni biegną do jednej beczki? Dobra, ci tutaj się spalą. Mniej więcej, nie no, to jest nie do zrobienia, niestety. Jakąś inną technikę musimy obrać. Dobra, ustawiłem tutaj bardzo dużo ninjów. Ninjowie są dobrzy, bo rzucają shurikenami, chociaż nie no, na tarcze shurikeny to raczej za dużo nie pomogą, ale na tych footmenów shurikeny będą bardzo dobre. Patrzcie, tutaj tych footmenów... ej, udało się, nawet tarcze poskładaliśmy. No i wiadomo, że ninja będzie najlepszym tutaj wyborem. Idźmy dalej. Tutaj znacznie mniejsze wojska, mamy tarcze, mamy spearmenów i mamy footmenów? Nie, mamy łuczników i to takich jakichś niezłych tych łuczników. Co, próbujemy znowu... znowu próbujemy ninja. Go, cały batalion ninja. Pięknie, go, start. Myślicie, że ninja sobie poradzą? Chociaż patrzcie, łucznicy chyba myślę, że dość szybko się sobie poradzą z ninjami. Chociaż nie, łucznicy nie trafiają jakoś dziwnie. A tutaj, patrzcie, no jeden strzał z shurikena i... no, ninja są OP. Tutaj bardzo dużo muszkieterów, myślę, że... tym razem ninja już nie będą tak bardzo OP, bo zanim ninjowie dobiegną do tych tutaj panów muszkieterów, to prawdopodobnie będą już nieżywi. Chyba, że muszkieterzy będą mieli problem z celnością. Aczkolwiek jak widać, większego problemu nie mają. Więc raczej rip, no tak jak myślałem. No dwóch przeżyło, dobra. Dwóch czy dwie ninja załatwią sprawę. No tamten daje radę, aczkolwiek już umarł. Tam jeden się utknął tutaj w ścianie, więc... a. No już. Jeszcze któryś żyje? Czy któryś tu jest ninją? A tam jest jeszcze jeden, dobra. Nieważne. Dobra, szczerze powiedziawszy, myślę, że czarioty mogą być całkiem dobre na tą okoliczność. Bo czarioty już poniszczą... sporą część, zanim one w ogóle zdążą wystrzelić. No zobaczcie, czarioty tutaj niszczą, tylko nie w siebie, czarioty. Damy radę? Wydaje mi się, że spokojnie, mam jeszcze... no, easy, dla jeden nam umarł, ale jeszcze zostało ich kilku tylko, więc... rip, no niestety są rip. Udało się, tak? Proszę, jeszcze jeden został i dwóch tych. Nie mówcie, że jeden poskłada was obie, nie. Pięknie, lecimy dalej. Co tutaj mamy? Tutaj mamy tak... tych muszkieterów i wyrzutnie rakiet, myślę, znaczy wiecie, kanon, nie? A jakbyśmy dali M16, jednego M16, zaczynajmy. Jednego M16.
Idealnie, tak właśnie to powinno wyglądać. Kupiłem bardzo dużo łuczników. I teraz tak, muszkiety mogą im zrobić krzywdę, aczkolwiek te kanony, chociaż nie, no dobra, kanony nas tutaj dziesiątkują, ale łucznicy, patrzcie, też dają radę z kanonami, dość łatwo, już trzy kanony rozwaliły. Ej, to jest wygrane, no wiedziałem, że zawsze przerost liczby nad treścią, pamiętajcie. Okej, tutaj jaki fajny szyk, są tutaj tarczownicy, spearmeni, miecznicy, chicken men i dwie balisty, to będzie trudne. Wydaje mi się, że na początek tutaj powinna iść beczka, ewentualnie dwie beczki. Chociaż nie, patrzcie, jakby tutaj chałcze postawić. Ona by tutaj była naprawdę bardzo dobra. Tylko co na te wyrzutnie te? Dobra, go! Wydaje mi się, że to, że postawiłem tak łuczników, to nie jest za dobry pomysł. Aczkolwiek no chałcza poradzi sobie z środkiem dość łatwo, a łucznicy muszą tylko jakoś te balisty tutaj porobić. No balisty na razie idzie im słabo, więc wydaje mi się, że wygrałem. Jedną balistę już rozwaliliśmy, tak jest, łatwo, to było tak łatwe, że aż nieproporcjonalnie łatwe. Teraz koniec tej śnieżnej mapki, więc wychodzimy oczywiście. Jak wiecie, tutaj mam taki tryb, że po 5 mapek sobie robię, myślę, że to jest całkiem fajne. A teraz przejdźmy do sandboxu i stwórzmy jakieś fajne, ciekawe, śmieszne walki. Robiliśmy ostatnio tych barelów walkę i podobało wam się, ale chcieliście wszyscy, żebym zrobił trampa. Tam 5 trampów. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I 10 M16. Kazaliście tak zrobić, więc robimy. A faktycznie, pod prawym przyciskiem jest slow motion. No M16 jednak bardzo szybko poradziło sobie z Donaldem. A nie, nie poradziło sobie z Donaldem. Donald dalej żyje, jeden tylko umarł. Dobra, już więcej. No M16 jest OP. Zdecydowanie, M16 jest OP. Chociaż co ma Donald w ręku? No już nic nie ma. M16 ilu straciło? 3, więc... A jakbym zrobił tak? Jednego Donalda na jeden M16. Zobaczymy. Zobaczymy, jak ta wojna będzie wyglądała. No nie, no Donald nie ma szans. Zobaczcie, to M16. Już nawet Donald nie ma broni, więc... To jest walka Dawida z Goliatem. No nie ma szans, nasz przyjaciel niestety nie ma szans. M16 jest naprawdę celne, Donald nie jest tak celny. Kurde, nieźle. Dobra, chcieliście, żebym zrobił super bizantów w walkę. Zróbmy. Czyli super chłopów. Start. Co oni robią? Czy oni się przytulają tutaj? No na to wygląda, że oni tutaj się będą całowali chyba. No nie wygląda to najlepiej, powiem wam szczerze. Znaczy nie to, żebym miał do, wiecie, do mężczyzn, którzy się całują coś, absolutnie. Aczkolwiek, no, czy oni będą coś robić, czy tak będą lecieć po prostu? Dziwne to dość. O, coś się dzieje? Nie, nic się nie dzieje. Zróbmy walkę 1000 super bizantów versus 1000 super bizantów. Zobaczmy, jak to wyjdzie. Zróbmy slow-mo. Faktycznie, to dużo lepiej działa na slow-mo. No i co? I oni na siebie lecą po prostu. Ale w sumie nic jakiegoś wielkiego się nie dzieje. Czemu oni nie walczą? Czym jest super bizant, poza tym, że lata? No zobaczcie, jakie tutaj się porobiły grupki super pizantów. Dość dziwne. Czy któraś ze stron wygra? Jak myślicie? Bo no wygląda to dość dziwnie. Wygląda to dość dziwnie. Nie do końca rozumiem, co robią super pizanci. No nie no, faktycznie na slow-mo to wygląda dużo, dużo lepiej. Czy oni coś tutaj robią? Wydaje się, że poza lataniem i przytulaniem się to super pizanci za dużo nie robią, więc... No tak średnio bym powiedział, średnio. Dobra, poczekam tutaj chwilkę i zobaczymy, czy coś się wydarzy. Czy coś się stanie, wątpię szczerze. Ale spróbujmy. Po 5 minutach czekania, poza tutaj ciągłym przytulaniem się, nic kompletnie się nie wydarzyło, więc... A, spróbujmy coś innego. Mam plan, spróbujmy super pizantów z beczkami. Myślę, że to będzie lepsza walka, go. Wiecie dlaczego lepsza? Bo super pizanci będą chcieli się przytulać. A beczki będą chciały wybuchać. Nie no, myślę, że i tak super pizanci wygrają, bo beczki zaraz wszystkie w sobie wybuchną, więc... Ajajaj. Czy super pizanci nawet... Ojejku. No nieźle, nieźle. No powiem wam, że... Chociaż patrzcie, super pizanci dalej tam lecą, więc... Oni się nie spalą. Oni się nie spalą. Nieźle, nieźle. Jest tutaj też taka jednostka jak Headbutter. Czyli... Prawdopodobnie będzie to typ, który wali głową. Zobaczmy.
No niezłe tutaj walki głów. Zróbmy 1000 razy 1000. Dobra, tak dużo chyba nigdy nie było jednostek i boję się, że to spowoduje, że mój komputer wybuchnie. Ale na slow-mo to jednak działa całkiem spoko. Okej, no i zobaczcie, oni wszyscy z dynki po prostu. To już nie jest zwykłe łokieto, to jest po prostu z dynki. No, no walki są niezłe. Która ze stron wygra? Ja wydaje mi się, że czerwonych jest trochę więcej. Tak jakoś mi się chyba ustawiło, więc wydaje mi się, że czerwoni wygrają. Ale no, zobaczcie, zbierałem się tutaj w środku. Tutaj jeden... Nie, to naprawdę jest fajne. To naprawdę wygląda bardzo fajnie. I no i ten, zobaczcie, no ten tutaj slow-mo daje bardzo dużo klatek, bo na to się da patrzeć, tutaj da się sterować kamerą i w ogóle. A bez tego, no to jest po prostu jedno wielkie kretowisko, szczurowisko. Tutaj jest 1 na 2, zobaczcie. 1 na 2. Tutaj myślał, że mu wyszło. O! No nie wiem, tutaj taka walka, a tam taka walka i co? Chyba niebieski umarł, dokładnie. Poległ. Jezus, co się dzieje? Co się dzieje? Patrzcie na te tutaj zgliszcza wszystkich ludzi. Ej, bo w sumie... Nie no, czerwoni chyba wygrywają czerwoni. Tak mi się wydaje. Chociaż jest tutaj ich tyle, że ciężko cokolwiek zobaczyć na tej tutaj trasie. To jednak wydaje mi się, że czerwoni dalej wygrywają. No, bezapelacyjnie czerwoni wygrali tą walkę. Zostało dosłownie dokładnie. Czerwoni wygrali, więc... koniec. Dobra, zróbmy ostatnią walkę na dzisiaj, a będzie to Donald Trump versus 10 Meksykanów. Go! Czy myślicie, że Donald Trump poradzi sobie z 10 Meksykanami? Bo wydaje mi się, że spokojnie. Dokładnie, no jak widzicie, było to a jakby na przykład 20 ich tutaj dać? Jeszcze gdzieś, albo nawet tylu, o! Patrzcie, ilu damy Meksykanów. 54 Meksykanów. Czy Donald Trump poradzi sobie z 54 Meksykanami? Czyli mniej więcej tyloma, ile mieści cały Meksyk. Jak myślicie? Patrzcie, oni już do niego dopadli. Oni już... ale on wybudował mur! No nie, no nie wierzę. Wybudował mur na granicy z Meksykiem. I dzięki temu wygrał tą wojnę, no. Dzięki temu... nawet... Dobra, myślę, że wystarczy tych tutaj śmieszków z Donalda Trumpa na dzisiaj. Ja wam chciałem podziękować bardzo, ale to bardzo serdecznie za dzisiejszy odcinek. Jeżeli wam się spodobało, to jak zawsze łapka w górę. Jeżeli wam się spodobało, również zostawcie subskrypcję, taki mały czerwony przycisk tuż pod filmem. Na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się. Pa, pa.